Kamil Lewera. Dzień dobry, zapraszam na środowe wydanie informacji Telewizji Gorzów. Na mapie Gorzowa pojawił się nowy punkt szczepień. Od dziś preparat przeciwko COVID-19 jest podawany w galerii handlowej Nova Park. Za prowadzenie punktu odpowiada przychodnia Prima Familia, która znajduje się na osiedlu Piaski. W Gorzowie jest to pierwszy punkt, który został uruchomiony w galerii handlowej. Szczepienia wykonywane są na pierwszym piętrze, tuż obok byłego sklepu Stali Gorzów. Punkt będzie funkcjonował od poniedziałku do soboty w godzinach od 15 do 20. Co ważne, by poddać się szczepieniu, wystarczy tylko mieć ze sobą dowód osobisty. Nie trzeba mieć żadnego skierowania. Przed przyjęciem preparatu należy tylko standardowo wypełnić kwestionariusz, w którym podajemy swoje dane oraz informacje dotyczące naszego stanu zdrowia. Według danych Ministerstwa Zdrowia dotychczas w Gorzowie wykonano prawie 130 tysięcy szczepień przeciwko COVID-19. W pełni zaszczepionych jest ponad 61,5 tysiąca osób. W gorzowskich autobusach i tramwajach pojawi się nowy przycisk. Będzie on dostępny tylko dla kierowców i motorniczych. Tak zwana napadówka zostanie wprowadzona w trosce o bezpieczeństwo pracowników MZK oraz pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej. Jeśli chodzi o ten guzik napadowy, to on już po części działa. Tak, oczywiście w tej chwili dyspozytor tylko widzi, że dany kierowca wciska ten guzik i potrzebuje, jest to tak zwany guzik alarmowy. W tej chwili, żeby dowiedzieć się, gdzie dany autobus się znajduje, musimy zadzwonić do kierowcy i uzyskać od niego informację, gdzie się znajduje. Ewentualnie w ciemno wysyłać służby ratunkowe, gdzie dany pojazd może się znajdować na podstawie rozkładu jazdy. Jeżeli ruszy system dynamicznej informacji pasażerskiej, to będziemy mieli pełną informację, bo będziemy wiedzieli, gdzie dany pojazd się znajduje i gdzie wysłać służby ratunkowe. Dlaczego zdecydowaliśmy się na ten guzik alarmowy? Po części w trosce o bezpieczeństwo kierowców, ponieważ mieliśmy już kilka przypadków w ostatnim czasie, w ostatnim roku nawet, napadów na prowadzących pojazdy, a teraz dodatkowo w ostatnim czasie było kilka incydentów związanych a to z rozpyleniem gazu w pojeździe, czy teraz pobicie jednej z pasażerek komunikacji miejskiej. Kierowca wciska ten przycisk P4 i na panelu dyspozytora wyświetla się ten autobus jako alarm i dyspozytor wtedy próbuje skontaktować się z kierującym autobusem bądź tramwajem, jakie służby są potrzebne i ewentualnie w jakim miejscu się znajduje. Jeżeli ruszy ten system dynamicznej informacji pasażerskiej, który ruszy wkrótce, to będziemy wiedzieli, gdzie dany pojazd się znajduje, więc potrzebna nam będzie tylko informacja kierowcy, co się dzieje i jakie służby wysłać na miejsce. Polska od miesięcy należy do państw o najwyższej inflacji w Europie, zajmując wraz z Węgrami na zmianę pierwsze lub drugie miejsce. Węgrzy rozpoczęli już walkę z tym zjawiskiem, podobnie jak Czesi, gdzie inflacja jest zdecydowanie niższa. Tymczasem Narodowy Bank Polski utrzymuje rekordowo niski poziom stóp procentowych. Mamy powody, żeby obawiać się wysokiej inflacji, ponieważ ona jest w tej chwili już jedna, należymy do państwa o najwyższej inflacji, do trzech państw o najwyższej inflacji w Europie, a te państwa, które taką inflację wysoką już mają, postanowiły podnieść stopy procentowe. W Polsce w dalszym ciągu inflacja jest, trwa zaklinanie rzeczywistości, że ta inflacja nie jest wysoka i że Narodowy Bank Polski ma czas na podjęcie decyzji o podwyższeniu stóp procentowych. Tymczasem ta inflacja powoduje, że następuje tak zwane zakotwiczenie oczekiwań inflacyjnych na wyższym poziomie, co będzie skutkowało tym, że nie tylko będą nam rosły ceny, ale będą również rosły oczekiwania płacowe. Nadmierna presja inflacyjna na płace może spowodować to, że po prostu wrócimy do rynku, tak zwanego rynku pracownika. Trudności w znalezieniu pracowników będą powodowały również ten wzrost tych wynagrodzeń. Dodatkowo rząd planuje ponad ustawową wzrost płacy minimalnej
do 3000 zł, co będzie, co przesunie również wszystkie inne płace wyżej. Czyli cały układ jest taki, że płace rosną, będą rosły, będziemy mieć inflację, budżet będzie się miał lepiej wskutek wzrostu tej inflacji i będziemy żyli w takim świecie złudzenia, tak? Że wszystko jest dobrze, a tymczasem tak naprawdę czekają nas rafy, zarówno jeśli chodzi o zadłużenie publiczne, jak i właśnie tą nieprzewidywalność zmian podatkowych proponowanych w Polskim Ładzie. To będzie się cały czas wahało w okolicach 4,5% w najbliższych miesiącach. Są oczywiście pewne efekty sezonowe, ale tak naprawdę cały czas uważam, że inflacja będzie powyżej 4%, około 4,5% na koniec roku, rok do roku, i Narodowy Bank Polski powinien rozważyć podwyżkę stóp procentowych jeszcze w tym roku, w czwartym kwartale tego roku. Wydaje mi się, że to wszystko też zależy od innych czynników, czyli nie tylko tych popytowych w polskiej gospodarce, ale też podażowych. Zobaczymy, co będzie z pandemią, z czwartą falą, bo jeśli będzie rzeczywiście czwarta fala i będzie jakaś koncepcja jakiegoś kolejnego lockdownu, no to oczywiście te stopy procentowe, ta podwyżka może nawet nie będzie taka szybka, bardzo konieczna, bo będzie trzeba w dalszym ciągu pobudzać gospodarkę, która będzie przyduszona lockdownem. Więc wiadomo, te wszystkie elementy są relatywne, ale już na dzisiaj można powiedzieć, że podwyżka stóp procentowych jest potrzebna. Dziękuję za uwagę. Na dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Na kolejne wydanie informacji Telewizji Gorzów zapraszam jutro o godzinie 17:30. Do zobaczenia.